Panie prezesie, część libertarian uważa pana za wolnościowca, co jest przyczyną podziału na zwolenników króla i jego przeciwników. A jednak ma pan w sobie pewne zapędy do autorytaryzmu. Dzisiaj słyszeliśmy pana podziw dla Łukaszenki, czy woli pan strzelać do górników. Jak to jest z panem, skoro jedni pana uważają za wolnościowca, a jednak ma pan ten zapęd jednak autorytarny? No ja jestem zwolennikiem władzy autorytarnej, oczywiście. I ja co więcej twierdzę, jeżeli pan pewno czytał jako libertarianin, pan pewno czytał Roberta Nozicka książkę Anarchia, państwo i utopia. I on tam dowodzi, moim zdaniem jest to dowód praktycznie, że jeżeli zostawimy sprawy anarchii, to wtedy prędzej czy później jakiś gang obejmie władzę. I to jest bardzo dobrze udowodnione. Dlatego też jedyną szansą realizacji ustroju wolności jest autorytarny władca, który po prostu powie zabrania się zabraniać. Zabraniać. Będzie rozstrzeliwał tych, którzy zabraniają zabraniać. Znaczy rozstrzeliwał to nie musi, prawda? Nie pozwoli im działać. Nie ma innego sposobu, bo inaczej, wie pan, większość ludzi kocha bezpieczeństwo. Ja panu powiem więcej. Mówiliśmy tutaj o broni przed chwilą. Gdybyśmy 30 lat temu, kiedy jeszcze bardzo mało ludzi miało, no 40 lat temu, bardzo mało ludzi miało samochody, zrobili głosowanie, czy pozwolić ludziom mieć samochody, 80% ludzi było przeciwko. Jak to? Sąsiad miałby samochód i dziecko mógłby mi przejechać, tak? Bo dziecko wyjdzie na ulicę, a sąsiad go rozjedzie? Zakazać. Ludzie kochają bezpieczeństwo. Nie postęp, nie rozwój, tylko bezpieczeństwo. Dlatego trzeba zabronić ludziom decydować o tym. Jednostki mają decydować, a nie ludzie większością głosów.